Siema, siema, z tej strony Light. Generalnie kiedyś grałem fikcyjne komórniki małe About i to było takie trochę V1. Nie wiem, a w końcu sobie wyłączam. O, to tak. Wtedy pokazywałem komórniki, to był 2020 sierpień, coś w tym stylu. A teraz mamy już 2021, jest to marzec, z tego 10 czy 9. Ale jakiś dating na łące się tam na wzgórzu. Okej, no to tak, wtedy byłem policjantem, czy nadal jestem. Teraz komendantem jest ktoś inny. Ale pokażę mały update, czyli tak. Wielki tutaj overall całej mapy w ogóle. Cała mapa się zmieniła totalnie. Czyli tak, mówię drugie chyba, nie wiem, bo dawno też nie grałem, ale stwierdziłem, że nagram. To tak. Coś co na pewno się zmieni. No tak, to jest normalne. Strzelanie w komórnikach jest normalne. Trzeba się do tego przyzwyczaić, bo jest tak. Albo to strzela policja, albo coś w tym stylu. Albo strzelają się z jakimś gangusem, albo po prostu... albo po prostu strzelnica, tylko tam strzelnicy nie ma. Generalnie teraz strzelnica jest tutaj. To jest strzelnica. Tutaj mamy... No szpital taki ogólny, taki wygląda jak taki z PRL-u. Czekam na czerwonym, będę grzecznym cywilem. O, go. Zamknięta droga, bardzo mnie to cieszy. Co tutaj mogę pokazać? No tutaj dzielnica gangusów, że tak powiem. Bo mapa jest taka co wtedy, tylko że jest strasznie zmieniona. Pamiętacie, to chyba Biedronka? I tutaj była komenda kiedyś. Była stara komenda. I tutaj kiedyś pokazywałem filmik. Teraz się zmieniło i komenda jest tu. No jest 20 razy lepsza moim zdaniem. Jakoś tak bardziej z Polską mi się kojarzy. Więc tak, to strzelnica. To szybko pokażę strzelnicę, tak zaparkuję tak nielegalnie. Bad boys. To tak. Można kupić sobie broń normalnie, tylko trzeba mieć licencję i to... Mnóstwo ludzi pyta każdego policjanta, a jak zdać licencję? To już wam mówię. Żeby zdać licencję, to trzeba komendanta chyba poprosić, z tego co pamiętam. Inaczej nie zdacie. To ja sobie postrzelam chwilę. I patrzę, postrzelałem sobie chwilę. I zaraz będę słyszał syreny chyba. Będzie słychać. Albo nie. Bo generalnie zawsze KMP jeździ do strzałów, a potem się okazuje, że to jest strzelnica. Więc... Oj. No tak. Idziemy dalej. Co jest? Dobra. Okej, okay. To było normalne. No. Sami co dzieje. Dobrze. Car dealer ci w ogóle jest teraz taki fajny. Bazowaliśmy się oczywiście na... Bazowaliśmy, nie, że ten. Jak się bazowałem, bo ja to udowałem. Się pochwalę. No, Green Wine. Ale jest totalnie inny. Inna rozbudowa trochę, tylko ten sam styl taki. Czyli wiesz, okna i bla bla bla. I tak, car dealership, może szybko pokażę, zaparkuję. Powiedzmy, że awaryjne coś się stało. O! Nikt mi nie zarzuci, że nie mogłem tutaj stanąć. Dobra. To car dealership teraz wygląda w ten sposób, że chcemy sobie kupić auta. O, to właśnie ten. Można sobie oglądać. No, fajne. Dużo się zmieniło, naprawdę. O, jest. Ja, jak to ja. Wszyscy jakieś Merole, patrzcie, takie jakieś te klasy G, kurde GLE. A ja tutaj normalny Kia Ceed. I oczywiście Ford Fusion. Ja nie lubię samochodów za szybkich. No to tak. Małe zmiany, tak jak prace dorywcze w ogóle. Jest DLH teraz. I bla 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 bla. Ale pokażę komendę, bo mam wstęp. To trzeba mnie pokazać, bo mało kto wie, jak wygląda komenda. Jedyna sytuacja, w której ktoś wie, jak wygląda komenda, to jest sytuacja, w której jest po prostu aresztowany. Znaczy w większości, ten czasami może przyjść jakieś sprawy biurowe, licencja na broń,
i tak jak powiedziałem, bla 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 bla, zaparkujemy sobie tutaj, bo tutaj nie mogę, bo to dla personelu tylko. Znaczy, teoretycznie jest ten, ale nie, ale praktycznie to tak teraz z tym cywilem to nie wypada. Andrzej Smith, wzorowany na mojej skinie starym. Tam się można zapytać w ogóle, patrzcie. W ogóle stare to jest, nikt tego jeszcze nie zmienił. Jednych paru coś tam, paru rzeczy. Kto jest generalnym inspektorem? Gorodek, no, no nie, no sorry, no to ja już nie jestem, no panowie. To tak. Aha. Tam jest szatnia, to nic interesującego. Tutaj mamy pokój przesłuchań, czyli takie okno lustro, nie? Że z drugiej strony nie widać, a z pierwszej widać. Jakieś biurowe. Tutaj też tam jakieś. Powiem szczerze, najmniej używane pokoje w ogóle. Ale tutaj, tu się bardzo często coś dzieje, są zabrania. Oczywiście naszego pięknego KMPK komorniki. Znaczy KMP komorniki, bo KMPK to jest skrót Komenda Miejska Policji w Komornikach. To jest chyba komendanta, z tego co wiem. No i nic interesującego. Jedyne co wam mogę jeszcze pokazać, nie powinienem, ale to zrobię, jeśli się uda. Sekunda. Powiedzmy, że teraz jestem OC, ok? Bo wątpię, żebym mógł normalnie coś takiego zrobić. Nie zatrzymał mnie. Bardzo mnie to cieszy. Mamy sprintera w policji. Takie wipes z komornik V3. No nie mogę. Dobrze, to ja wam szybko pokażę, jak to wygląda. Przepraszam, to muszę na KMP. To tak. Mi mówiono, że mam jakiś numer P117. Aha. Zajęty. Przecież szybko ubierzemy. Wyposażenie. Kamizelki. Strój. Akcesoria. Tak się coś na okulary. I krzapka patrolowa. No i auta. Najpierw Kia Ceed. Ceed Optima. Czyli Belka Optima po prostu. Z syreny wziąłem tak. Nic nowego takiego w sumie. Znaczy, inny LS w ogóle. Inne lightbar, inne samochody. Bo mieliśmy jakieś takie inne z farminga. To jest Kia Ceed SW1. Bardzo często widoczne w ogóle. Okej, okay, jedziemy dalej. Nie. Radio jest zarejone niestety od spraw typu, że mają 1080 za kimś, czyli 1080 AK kod policyjny, czyli mają pościg. To jest moje ulubione auto, to tym najczęściej jeżdżę po prostu. Oła. No, to ten, tego. Pokażę jeszcze takie jedno fajne autko. Tam dalej to już redacted, a dalej to redacted już nie pokazuje. Jeszcze ostatnie, które pokażę. Jeszcze do niedawna tym non-stop jeździłem. Choć nie powinienem za bardzo, ale... No to jest jedno z moich ulubionych, nie? Szybkie, nie, dogonisz każdego prawie. No cóż, to ja zrobiłem ten króciutki filmik. Lekko no sense, ale zawsze coś. Więc ja biorę kije. I dla tych, co jeszcze nie są na komornikach, to do zobaczenia tutaj. Może was zatrzymam, może was zobaczę na patrolu. Odbędowuję się, do widzenia, pa, pa.